Czy pani uważa, że gdyby alienacja nie była tak sama w sobie wyobcowana, czyli byłaby po prostu uznana, że takie zjawisko istnieje, czy to mogłoby spowodować, że tych konfliktów między osobami, które się rozeszły, byłoby mniej? Tak, bo przede wszystkim mam takie wrażenie, że kobiety nie są świadome, kobiety i mężczyźni, tak? Nie możemy generalizować, ale przyjmijmy ten moment. Znaczy alienowani rodzice po prostu. Nie są alienatorzy, nie są świadomi swoich czynności na początkowym etapie. Wewnętrzny ich ból, nienawiść do tego drugiego rodzica, chęć zawładnięcia tym dzieckiem powoduje, że mówi do dziecka, ty jesteś moje dziecko. Ja teraz mam taką fajną mediację z mediatorem, gdzie mama mówi, moje dzieci poszły, moje dzieci pojechały, a mediator mówi, nie, wasze dzieci. Ja na to niesamowicie zwracam uwagę, jak mówi moje dzieci, moje dziecko, nie, nasze dziecko. Ja o swoim synie mówię, nasze dziecko, to nie jest moje dziecko. I osoby, które chcą alienować ich dziecko, traktują dziecko jak własność. To jest moje dziecko. I nie robią tego. Dobro dziecka w ogóle nie ma znaczenia w tej sytuacji. Jest narzędziem do walki. Natomiast te osoby nie są przede wszystkim świadome konsekwencji z tego wynikających. Czyli co się z dzieckiem robi, jak się dziecko rozwija, nieprawidłowość w rozwoju. Mówi się, że później, jak na przykład dojdzie do 5-6 lat dziecko, wówczas jak ma, tak do 10, rodzice się rozstają i dochodzi do alienacji rodzicielskiej, czyli źle ma ukształtowane więzi, to później ma ten bunt 12-13 lat. Dziewczynki, jeżeli nie zbudują więzi z ojcem do na przykład 10 roku, ostatnio czytałam takie badania, że od 3 do 6 jest najmocniejszy cykl rozwoju pewności siebie z ojcem. Jak ojciec nie będzie mówił, córeczko, ładna jesteś, mądra, idziemy do szkoły i zabraknie tego ojca w życiu, to dziecko ma źle ukształtowany system wartości. Konsekwencja jest taka, że staje się później kobietą i dla niej stają się relacje męsko-damskie trudne. Powiela schematy, rozwodzi się, nie może ułożyć sobie życia i tutaj zaczyna się problem. I ludzie na tym etapie, gdzie mają konflikt, absolutnie nie zwracają uwagi na konsekwencje z tego wynikające. Nie rozumieją tego po prostu. Nie mają wiedzy. Nie mają wiedzy. Zgłosił się do nas człowiek, do stowarzyszenia, Łukasz, ten, który napisał taki długi list. I też naiwny człowiek, można powiedzieć, naiwny młody człowiek, związał się z osobą, która już miała dziecko, pojawiło się dziecko ich, nakłonił swoich rodziców do zmiany mieszkania na większe, żeby się wszyscy mogli pomieścić. Rodzice to zrobili. No i ta jego partnerka z małym, dopiero co urodzonym dzieckiem i swoim synem z poprzedniego związku, się tam wprowadzają. Oczywiście trwa to bardzo krótko, rozpad. Ale teraz tak. Sama była z rozbitej rodziny. Pierwszy związek, z którego było to starszy syn, rozpadł się, czyli wychowuje go samotnie. Drugi związek rozpadł się i oczywiście alienowane i jedno i drugie dziecko od rodziców. Ja zauważyłam. I to jest schemat, który teraz jest duże prawdopodobieństwo, że i syn, bo ma takie wzorce z domu i to jest akurat córeczka ta mała, jeżeli tak dalej będzie, to będzie powielało. Tak naprawdę będzie ten schemat przekładało na kolejne na swoje życie dorosłe, tak? Niezwykle to jest ważne. Ja zauważyłam, bardzo często się pytam swoich klientów, czy na przykład ta alienatorka, jaką miała historię ze swoim ojcem. W tej sprawie, o której Państwu opowiedziałam, nie było w ogóle ojca. Matka zostawiała ojca, jak dziecko miało 3 miesiące. Ta kobieta nie miała żadnego kontaktu z ojcem. Kolejna sprawa, to samo. Kolejna sprawa, to samo. Przyznałaś, że to schemat. Schemat. Ja, szanowni Państwo, no miałam takie wrażenie, że jak piszę, prawda, wniosek o ustalenie kontaktów albo o zagrożenie nakazaniem zapłaty, to w niektórych sprawach mogłabym tylko nazwiska zmienić. To są tak podobne. Tak, są podobne. Czy to są schematy, zresztą to takie informacje krążą na różnych forach kobiet, w jaki sposób
doprowadzać do tej alienacji, jak tłumaczyć to, że dziecko nie może wyjść, to są powielone po prostu schematy. Znaczy, ja akurat nie mam takiej wiedzy, żeby takie fora były, żeby kobiety. Zauważyłam, że kobiety nie są świadome na początku. To jest najczęściej, nie są świadome. A później wytwarza się w nich taka nienawiść, bo właśnie mają źle ukształtowane więzi rodzinne, że one tak strasznie nienawidzą tego ojca własnego dziecka, jakby on był tylko po to, żeby przyczynił się do tego, żeby było to dziecko. I wystarczy. I wystarczy jeszcze, żeby płacił. No to, tak, to są te dwa aspekty. No to już jest tak. I później to jest na takiej zasadzie misja zniszczyć. Czy tu jeszcze jest taka jedna kwestia, bo matki często mówią, albo ojcowie też. Ale tak naprawdę to jest absurdalna misja zniszczyć, bo okej, no nawet jeżeli to będzie do zniszczenia, tak? To jest, znamy wiele takich przypadków, włącznie z samobójstwami. Niestety ostatnio klient, miałam telefon i szanowni Państwo, wyglądało tak, że dostałam od pełnomocnika drugiej strony informację, że niestety pan X nie żyje. I tego samego dnia na portalu informacyjnym przyszedł mi ogłoszenie wyroku, że wygrałam sprawę. Nie ma. Nie ma z kimś się podzielić. Nie wytrzymał. To akurat sprawa rozwodowa. Zostawiła go nagle. Kobieta tego samego dnia wróciła, wyjechała na 3 dni, później wróciła po rzeczy. On mówi, ale gdzie ty jedziesz? Jesteś moją żoną, zostań tu. Wyjechała, przyjechała z policją, że się znęca nad nią, nigdy nie było interwencji. Dzieci akurat w wieku koło 18 lat zbuntowane, więc co my możemy zrobić, jak dziecko jest pełnoletnie? Nic. Nie zmusimy do kontaktu. Córki się odwróciły. Jak się okazało, nie wylogowała się z Instagrama na jego komputerze. Jak wszedł, wszystko przeczytał, że no miała regularny kontakt z kochankiem i planowała ten rozwód. I niestety nie wytrzymał. No to zgłosiła się do nas matka człowieka, który został właśnie pomówiony przez byłą żonę o różne rzeczy, oczywiście absurdalne. I alienowany też. I alienowany był od córki. Popełnił samobójstwo, zostawił list taki pożegnalny. Nawet ta kobieta ten list na takiej jednej z komisji sejmowych czytała. List pożegnalny swojego syna, który popełnił samobójstwo z tego powodu. Także no, nawet do takich rzeczy dochodzi niestety.